Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Właściciele domów żądają, aby konsumenci w Norwegii nie płacili za 1 kWh energii elektrycznej więcej niż 50 R. Sekretarz generalny organizacji, która nazywa się właśnie Właściciele domów, odniósł się do wysokich i stale rosnących cen energii elektrycznej. Norwegia, jak podkreślił, jako że sama produkuje i sprzedaje energię elektryczną, może ułatwić mieszkańcom opłaty. Podobnie jest w przypadku stale rosnących, ale również produkowanych przez Norwegię innych węglowodorów, takich jak ropa czy gaz. Żądania zostały przedstawione rządowi, jednak rząd, jako że rządzi się własnymi prawami, jeszcze do żądań się nie odniósł. No i stało się, a prawdopodobnie stanie się już niedługo, bo zmian nie uda się prawdopodobnie cofnąć. A chodzi o nowe uprawnienia dla pracowników firm ochroniarskich, którzy pracują w komunikacji miejskiej i sprawdzają bilety. Do tej pory, jeżeli taki pracownik złapał gapowicza, nie mógł mu nic kompletnie zrobić, w przypadku jeżeli nie było z ochroniarzem pracownika komunikacji miejskiej. Teraz to prawo ma się zmienić i pracownicy firm ochroniarskich będą mieli prawa podobne jak pracownicy komunikacji i również będą mogli interweniować. Swoją drogą dosyć dziwna sytuacja, że pracę, którą mogła wykonać jedna osoba do tej pory i teraz również wykonywały dwie. Gapowicze, drżycie. Surowe kontrole graniczne podczas pandemii wymusiły wśród przemytników coraz bardziej kreatywne podejście do swoich działań. Coraz częściej przemyt ujawnia się w północnej części Norwegii, a nie, tak jak do tej pory, w południowej. Tak jak w przypadku za pomocą sań, przemytu 50 kg haszyszu lub za pomocą roweru górskiego 70 kg amfetaminy i kokainy. Celnicy podkreślają, że poziom przemytu ujawniony na granicach do tej pory nie powrócił do tego sprzed pandemii. I prawdopodobnie przemytu do Norwegii jest tak samo dużo lub więcej niż w czasie pandemii i przed, jednak kreatywni przemytnicy wymyślają nowe drogi przemytu. Już jesienią rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy nowego lotniska w Mo i Rana. Pieniądze są, a minister transportu podpisał odpowiednie dokumenty, także już niedługo północ będzie lepiej skomunikowana i być może wylądują na tym nowym lotnisku również samoloty SAS, które jeszcze do niedawna miały duże problemy ze startem. Niecierpliwy robotnik z Kristiansund, nazwijmy go Szybki Bjørn, pracując na koparce i nie czekając na przyjazd archeologów, zniszczył zabytek mający od 6 do 8 tysięcy lat. Koparkowy nie przyznaje się, że cokolwiek zniszczył, bo była to według niego zwykła skała. A ja się z nim w pełni zgadzam, bo jeżeli ta skała była tak stara, to i tak prawdopodobnie by się już niedługo zepsuła, tak jak na przykład stara pralka. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego środowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!